Panie trenerze, jeśli zawodnicy mieli się zrehabilitować za wczoraj, no to chyba dziś w meczu z Lechem udało się im. Nie, to nie są mecze na wyniki, to nie jest wyścig. Tutaj ma być konkretna praca motoryczna czy taktyczna, bardziej jeśli chodzi o defensywę wykonana. No, to jest normalna rzecz. Są mecze lepsze, gorsze. Przekonaliśmy się, że no, sama młodzież to jest za mało, że trzeba dobrze sproporcjować tą drużynę, żeby mieszanka była młodości z rutyną. Jednak te 10 w tej chwili już ubytków, które nas dotknęły, to nie jest prosta sprawa i naprawdę po tym dzisiejszym meczu nie popadamy w hura optymizm. Cały czas jesteśmy optymistycznie nastawieni i pracujemy, ale naprawdę wiele pracy przed nami i spokojnie krok po kroku realizujemy kolejne etapy. Cieszę się, że dzisiaj tak się zakończyło, bo na pewno młodzi zawodnicy i zarówno kibice, no, dostrzegą potencjał w tej drużynie, że warto być z nią, bo ciężką pracą jak gdyby chcemy kupić i kibiców, i swój sposób grania. To będzie ciężka liga i na pewno musimy maksymalnie być tutaj przygotowani pod względem motorycznym do tej ligi. I potrzeba nam doświadczonych zawodników, potrzeba nam też tego powiewu młodości, ale no w tej chwili jednak tej młodości jest dużo i absolutnie w żadnym momencie nie załamujemy rąk, ale zdajemy sobie sprawę, gdzie jesteśmy, w którym miejscu jesteśmy. Idziemy do przodu z tym, że no, mówię, krok po kroku i potrzeba i trochę czasu i jeszcze pewnych działań. Panie trenerze, jeśli chodzi właśnie o tą pracę nad defensywą, to ile jeszcze z Górnikiem Łęczna, no jeden błąd tak naprawdę się przydarzył poważny, po którym padła dla rywali bramka. Dziś chyba tylko takie drobne jakieś błędy, no ale na szczęście tych goli nie straciliśmy. No, cała drużyna musi pracować w defensywie, ale ostatni mecz z Brazylii pokazał, że jednak no, chwila zapomnienia i tutaj trzeba się mieć na baczności, bo to jest prawdziwa trauma i dla kibiców, dla trenerów. To był mecz taki, po którym wszystko, myślę, się zmienia i każdy nie może być niczego pewny. Tylko gdzieś tam odpuszczenie na chwilę, zapomnienie o defensywie, nie trzymanie się. Niemcy pokazują, że warto być zorganizowanym, warto pracować systematycznie i taka praca u podstaw daje efekty. Panie trenerze, a może wczoraj się coś w panu też zmieniło po tym meczu, gdzie no, przegraliśmy dość przekonująco? Spokojnie z tymi wynikami. Ja myślę, że dobry mecz do tego, żeby się przekonać, że no, sama młodzież nie wsparta starszymi zawodnikami, szczególnie w liniach defensywnych, no to jest za mało. Także cieszę się, że do tego doszło. No, to są mecze prawdy i wiemy, w którym miejscu jesteśmy. Tak samo nie żałuję tego, że w końcówce sezonu wpuszczaliśmy młodych zawodników, bo to prezentuje teraz już, ja mam lepszy obraz, jak gdyby kto co prezentuje i na pewno takie mecze w Ekstraklasie, no to jest coś niewyobrażalnego i to daje, czasami zastępuje pół roku pracy w drużynie rezerw, czy gdzieś tam w drużynach juniorskich, to co daje występ w Ekstraklasie, nawet ten kilkunastominutowy. Także robimy kroki do przodu, spokojnie, ale jesteśmy świadomi tego, że trzeba tej pracy wykonać jeszcze dużo. Optymizm nie spadł i dalej idziemy tą drogą. Właśnie mówi pan o tym łapaniu doświadczenia. No i ten Krzysiek Piątek potrzebował tej bramki w pierwszej drużynie z takim wymagającym rywalem. Dziś się udało, czyli to fajna sprawa też dla napastnika, który będzie walczył o miejsce. No tak, no szkoda, że nie wpadła ta bramka z Widzewem, bo miał jeszcze lepszą sytuację, no ale 20-19 bramek w drużynie rezerw to nie jest przypadek. Jak ktoś strzela w rezerwach, to musi się odblokować i strzelać tutaj. Z tym, że mówię spokojnie, to jest jedna bramka, tu jeszcze jest dużo pracy i nie możemy się ani na chwilę zapomnieć. Na pewno tutaj przygotowanie motoryczne cały czas, na to zwracamy wielką uwagę i przygotowanie techniczno-taktyczne, do tego dokładamy jeszcze psychologię, czyli pracę mentalną, bo głowa jest bardzo ważna, żeby to wszystko udźwignąć. Głowa czasami blokuje i nie pozwala tej motoryki, tych spraw techniczno-taktycznych uruchomić, dlatego w tych trzech płaszczyznach pracujemy i myślę, że idziemy dobrą drogą, spokojnie, nic nie możemy zadeklarować. Chcemy kibiców tutaj kupić dobrą pracą, solidnością, zaangażowaniem, determinacją, bo myślę, że to jest podstawa do sukcesu. Tak na koniec, panie trenerze, sobota, wyjazd do Liberca.
zdradzi pan, czy wszystkich zabiera pan chłopaków zdrowych, czy tu już będzie jakaś tam selekcja i pojadą zawodnicy, którzy są najbliżej gry? No, powiem szczerze, że tutaj nie chodzi już o gry. Wzięliśmy ten sparing z Lechem dodatkowo, tak, i musieliśmy zmodyfikować ten mikrocyk. Dlaczego do Liberca pojedziemy na dwa składy zagrać, bo jednak zawodnicy czują, no jutro jest dzień przerwy, ale jeśli będziemy wytrzymywać takie obciążenia, mecz co trzy dni, co dwa dni, to spokojnie będzie to funkcjonowało. Także ja się tym nie przejmuję. Bardziej no, musimy uważać na te wszystkie parametry, czynniki, jesteśmy świeżo po badaniach krwi, żeby nie narazić zawodników na kontuzję, bo to nie chodzi, żeby zawodnika zmęczyć, czy tak jak to się mówi, zajechać. Po prostu tu trzeba być czujnym i zdrowie jest najważniejsze. Cieszę się, że na razie no, bez odpukać, bez kontuzji, ale trudny moment, bo w Libercu na pewno trzecia drużyna czeskiej ekstraklasy, na pewno silny przeciwnik i nie będzie to łatwy mecz, tym bardziej, że jesteśmy no, Bo już w ciągu trzech dni to jest trochę ryzyko, ale ja myślę, że wiem, co robię. Konsultujemy to z trenerem przygotowania fizycznego, z fizjologiem. Zawodnicy, myślę, nie narzekają, bo co jest lepszego niż gra. To się kocha, to się lubi i pracujemy, a potem opalenica.